Cześć, tu Kasper Zalsman z Napoleona. Dzisiaj krótki filmik o tym, jak prawidłowo rozpalić grill węglowy. Zaczynamy. Zaczynamy od tego, że ciężki, żeliwny ruszt zdejmuję na chwilę z grilla i na tym dolnym ruszcie stawiam komin do rozpalania węgla. To jest bardzo ważne urządzenie, dlatego że to jest urządzenie, które już pozwala nam sterować temperaturą w grillu. Dlatego że taki komin możemy albo zasypać w całości węglem albo brykietem, albo w 2/3, albo w połowie, albo w 1/4. I w zależności od tego, ile użyjemy paliwa, to taką temperaturę docelowo osiągniemy na grillu węglowym. Jeżeli chcemy mieć wysoką temperaturę, zasypujemy na fulla, nie ma problemu. Ale jeżeli działamy na przykład w sytuacji takiej low and slow, albo pieczemy dosyć długo mięso, tak jak ja dzisiaj, wtedy zasypujemy komin w połowie, w 1/3, w 1/4. Podstawowa decyzja, jaką musicie podjąć, to paliwo, jakiego używacie do grillowania, czyli czy jest to brykiet, czy jest to węgiel. Brykiet będzie się palił trochę dłużej, dlatego ja dzisiaj robię żeberka i lepiej sprawdzi mi się brykiet, a węgiel oczywiście doda fantastyczny aromat, ale on się szybciej spala. Jeżeli chcecie, w linku nade mną jest filmik, w którym porównuję wady i zalety węgla i brykietu. I też brykietu kokosowego, który Napoleon robi świetnie. Tak jak mówiłem, mniej więcej połowa. Rozpałka. Możecie wziąć jedną, możecie wziąć dwie. Jak się bardzo śpieszycie, to dwie. Można ją trochę tak rozwinąć. Kładę ją na dolnym ruszcie. Zapalam. I teraz wystarczy tylko postawić komin na zapalonej rozpałce i poczekać 15 minut, 20, 25, w zależności od tego, ile mamy paliwa w kominie. Minęło mniej więcej 20 minut. Ważne jest to, żeby ten brykiet był rozpalony do samej góry. Musicie widzieć, że on jest biały z wierzchu i dopiero wtedy bierzemy się za przesypywanie go do koszy. Tu jest taka plastikowa rączka, ale na wszelki wypadek zakładajcie rękawice. Podnoszę komin, kosze lądują na środku. Te kosze to też jest bardzo ważne urządzenie, możemy je sobie tutaj dowolnie ustawiać, rozsunąć na boki, zostawić na środku, na lewo, na prawo. Tym też sterujemy temperaturą. Rozpalony brykiet przesypuje do koszy.